kolej łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem, tunel pomiędzy Bartnicą, gdzie się znajdujemy, a Świerkami. Czego nie wykrył georadar? Nie wykrył tunelu kolejowego Bartnica-Świerki. Mimo wielokrotnych tych powtórzeń, chyba robiliśmy to z 10 razy, tunelu georadar nie zobaczył. Łączały się pociągi z podziemi. To miejsce konkretnie łączy się z obiektami. No to jest zapewne jakiś spisek niemiecki, ponieważ Niemcy musieli wymyślić takie miejsce, żeby ten georadar nie zadziałał. Tunele kolejowe pod Świerkową Kopą. To kolejny ciekawy obiekt na malowniczej linii kolejowej 286 z Wałbrzycha do Kłodzka, które kryją historie i ciekawostki. Tunele, podobnie jak omawiane już w poprzednich filmach tunele pod Sajdakiem i Małym Wołowcem, to dwukomorowa przeprawa po jednym torze w każdej z komór. Tunele na tej linii powstawały w jednym czasie, zatem pierwszy tunel, mający 1171 metrów długości, powstał w latach 1876 do 1879. Drugi zaś podczas rozbudowy linii do drugiego toru w latach 1909-1911. O historii tej linii i przyczynach budowy Śląskiej Kolei Górskiej mówię już w pozostałych filmach z tej serii, m.in. w filmie o tunelu pod Małym Wołowcem i filmach o stacji w Jedlinie Zdroju, do których obejrzenia serdecznie zapraszam. Witam w Górach Sowich. Jesteśmy dziś w Świerkach. Za mną widoczne są wloty tuneli pod Świerkową Kopą. Odkrywamy tajemnice i historię tuneli kolejowych na malowniczej linii z Wałbrzycha do Kłodzka. Zobaczymy dziś, co kryje się za historią tego miejsca. Tunele w Świerkach to drugie pod względem długości tunele na tej linii, zbudowane w linii prostej, metodami górniczymi, przy użyciu wiertarek na sprężone powietrze i materiałów wybuchowych. W odróżnieniu od bardzo wymagającej skały przy budowie tuneli pod Wołowcem, tutaj budowniczowie mieli do czynienia z łatwiejszą w obróbce skałą, permskimi utworami czerwonego spągowca, głównie piaskowca, choć rodzajów skał było aż 19. Miało to bezpośredni wpływ na tempo budowy i jej koszt. Same tunele nie różnią się zbytnio od innych tego typu obiektów. Mają trzy wnęki łączące, przejścia prowadzące pomiędzy komorami tunelu. Szyb wentylacyjny, przydatny zwłaszcza w czasach, gdy prowadzono tu ruch pod parą. Pierwszy tunel posiadał budowę kamienną, jak na XIX wiek przystało. Drugi, budowany na początku XX wieku, posiadał budowę z klinkierowej cegły. Budowano w tempie od 1 do 2,5 metra bieżącego tunelu dziennie. Od strony Bartnicy natrafiono na nieco trudniejsze warunki i był pomysł wydłużenia tunelu o 40 metrów, by uniknąć osunięć skarpy i ewentualnych uszkodzeń domów leżących powyżej wlotów tuneli. Zdecydowano się jednak na wzmocnienie skarpy i budowę solidnego muru oporowego oraz bardzo porządnych kaskadowych systemów odwodnieniowych. Nie obyło się jednak bez problemów. W studniach niektórych domów zanikła woda. Dom jednego z takich mieszkańców zdecydowano się wykupić i zburzyć. Ponadto wystąpiły niestabilności gruntu i doszło do osunięć ziemi, co spowodowało konieczność wypłaty dodatkowych odszkodowań. Szkody nie ustały w czasie budowy. Do czasu ustabilizowania się gruntów w latach 20. XX wieku wciąż trapiły one dyrekcję kolei. Od strony Świerków sytuacja wcale nie była łatwiejsza. Trzeba było wybudować kaskady wodne i system odwadniający złożony z kanałów i tuneli pod stacją Świerki Dolne, mający swoje ujście do rzeki Włodzica, a także mury oporowe o długości około 100 metrów przed wjazdem do tunelu. Nie było ani łatwo, ani tanio, ale tunele przetrwały już ponad 100 lat i jako jedyne na tej linii oba są eksploatowane.
Jesteśmy w Bartnicy. U progu zachodnich wlotów do tuneli pod Świerkową Kopą. W tym miejscu, według opowieści Krzysztofa Szpakowskiego, znanego eksploratora, prezesa Stowarzyszenia RIDE, miała rozpoczynać się trzecia odnoga, trzeci tunel prowadzący do kompleksu Gontowa. Czy jest to możliwe? Czy tak w istocie było? Musimy się temu przyjrzeć. Czy faktycznie pod masywem Świerkowej Kopy znajduje się taki tunel? Jaki miałoby to sens i jak długi musiałby on być? Ta skarpa za mną, tutaj cała ta, powstała na krótko przed wojną. Lewy tunel został wykonany nie od razu przy budowie kolei, tylko później został wybudowany w okresie międzywojennym. O czymś to świadczy? Po coś go zrobiono? Mało. Początkowo jak go wybudowano, przy torze był mur oporowy. W którymś momencie przed wojną ten mur zniknął. To miejsce konkretnie łączy się z obiektami. To jest jeszcze bardzo istotne, na co należy zwrócić uwagę. Znajdujemy się 35 metrów poniżej poziomu, na którym wybudowane są obiekty na Gontowie. Z tego, co wiemy we wcześniejszych badaniach, poziomy pomiędzy obiektami wynosiły 30 metrów. A więc na tak dużej odległości pokonanie tam 10 czy 15 metrów nie stanowi żadnego problemu. To są normalne pochyłości, z którymi pociąg sobie radzi bez problemu. Nawet jedna lokomotywa, gdzie było bardziej stromo, jechały dwie, jechała z przodu i z tyłu. Docelowo, podkreślam moim zdaniem, miało to wyglądać w ten sposób, że tunele te wchodzące do Włodarza i do Gontowej połączone byłyby z tunelem tym po lewej stronie i mur przesunięty zostałby na środek pomiędzy torami. Wróciłoby się do stanu poprzedniego. Tym samym odsuwając Ciekawskich do Świerk. Tam był dworzec kolejowy, tam były bocznice, tam były przestawnie i tam można było pociągi przekierowywać. Po prostu w ten sposób jeszcze dalej odsunęliby się Niemcy budowniczy RIDE od samego RIDE. Cóż, wypada pewne informacje doprecyzować. Drugi tunel nie był budowany w dwudziestoleciu międzywojennym, a w latach 1909-1911 i nawet w filmie pana Krzysztofa widzimy to na przytaczanym zdjęciu portalu tunelu. Co do istnienia trzeciego tunelu mającego prowadzić w pobliże lub w podziemia kompleksu Gontowa, trzeba w takich przypadkach zawsze pamiętać o różnicy poziomów. Na odcinku z Bartnicy mamy wysokość 534 metry nad poziomem morza. Wykonana analiza pokazuje, że w przypadku sztolni numer 3 i 4, znajdujących się na tyłach obiektu CRK Harenda przy ulicy Jana Kasprowicza w Ludwikowicach, na poziomie 575 metrów nad poziomem morza, różnica poziomów wynosi zaledwie 41 metrów przy odległości około 4 km, co daje 11 promili pochylenia. Jest to dopuszczalne pochylenie dla kolei normalnotorowych. Teoretycznie zatem pociąg byłby w stanie podjechać pod te sztolnie. W przypadku najbardziej znanych sztolni 1 i 2, znajdujących się na poziomie 637 metrów, tunel musiałby mieć 3400 metrów i pochylenie wyniosłoby 30 promili, którego niestety nie pokona zwykła kolej normalnotorowa. To są szczegóły. To nie są szczegóły, tylko podstawowe rzeczy przy budowie kolei. O tym, jak Niemcy bardzo dbali o pochylenia, można się przekonać, eksplorując kolejki wąskotorowe w obiektach RIDE. Warto dodać, że taki tunel byłby niezwykle drogi i czasochłonny, a w kontekście udokumentowanych badań nad istnieniem systemu wąskotorowego z Ludwikowic-Kłodzkich do kompleksu Gontowa zupełnie zbędny. Jego budowa pochłonęłaby prawdopodobnie więcej czasu niż budowa całego kompleksu RIDE w Górach Sowich, a patrząc na stan sztolni, które tam znajdziemy, bardzo ciężko jest uwierzyć w jego istnienie. Ani w terenie, ani w dokumentach nie odnaleziono dotąd żadnego fizycznego śladu takiego tunelu, a badania georadarami są, zdaniem ekspertów, utrudnione. No i rzeczywiście, zgodnie z tym, co mi się wydawało, czego nie wykrył georadar? Nie wykrył tunelu kolejowego Bartnica-Świerki. Mimo wielokrotnych tych powtórzeń, chyba robiliśmy to z 10 razy, tunelu georadar nie zobaczył. Tu naprawdę, tutaj właśnie w tych pięknych gumofilcach łaziliśmy sobie,
Mieliśmy dwie anteny, możliwości były różne, ale georadar tego nie wykrył. No i pytanie, dlaczego? Ten czerwony proszek to próbka materiału, w jakim przyszło budowniczym tunelu ten tunel bić. Cóż to za materiał? Dlaczego jest taki czerwony? Skąd ten kolor i z czym przyszło się mierzyć budowniczym? Myślę, że znam kogoś, kto świetnie odpowie na to pytanie. Otóż, proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że w skałach budujących te okolice mamy dwa wredne minerały. W przypadku piaskowców, tutaj tych perbskich, karbońskich, mamy hematyt. Te skały są po prostu czerwone od niego. I ten hematyt to jest tlenek żelaza, jest jego na tyle dużo, jest jego tam 3%, że on totalnie maskuje wszystko. Jeżeli chodzi o góry Sowie, to małe czarne tutaj, w tym, to jest biotyt. To jest z kolei taka czarna mika. Tu jest jego przekrój mikroskopowy. On też przepięknie nam wszystko maskuje. Właściwie zasięg georadaru w gneisie sowiogórskim spada do 2-3 metrów, a normalnie powinien mieć naście, kilkadziesiąt metrów. To przepiękny sposób, naprawdę maskuje wszystko. Ten biotyt jest ułożony w postaci takiej foliacji, płasko. Koncentracja tego jest bardzo duża. No i wniosek taki, mam takie wnioski pośrednie. No to jest zapewne jakiś spisek niemiecki, ponieważ Niemcy musieli wymyślić takie miejsce, żeby ten georadar nie zadziałał. No problem jest taki tytułu czasu. Otóż to nie jest intencja, tylko to przypadek. Pierwsze skuteczne georadary są z lat 70., a pierwszy georadar użyty publicznie jest w filmie 07 Zgłoście. Zresztą mamy na sali osobę, która to obsługiwała rzeczywiście i to dopiero użycie tranzystorów pozwoliło na zbudowanie sensownego georadaru. Stacja w Świerkach Dolnych. Dziś to przystanek osobowy z dwoma peronami. Dawniej jednak była to pełnowymiarowa stacja z ekspedycją towarową, torami dodatkowymi, a także stacja końcowa kolei linowej pobliskiego kamieniołomu na Włodzickiej Górze. O kamieniołomie próżno szukać wielu informacji. Stacja nie powstała podczas uruchomienia linii w 1880 roku. Uruchomiono ją dopiero w 1900 roku. Funkcję towarową zyskała natomiast dopiero w roku 1905. W późniejszych latach stację doposażono w wagę wagonową i odprawiano wydobywany we wspomnianym kamieniołomie piaskowiec. Jesteśmy na Płodzickiej Górze. Tutaj w pierwszych latach XX wieku, w okolicach lat budowy drugiej nitki linii kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka, funkcjonował kamieniołom. I urobek z tego kamieniołomu był transportowany koleją linową na stację w Świerkach. Kamieniołom był najpewniej dość krótko eksploatowany. Ślady po kolei linowej znajdujemy na planie sytuacyjnym stacji z roku 1913. Nie ma ich jednak ani w roku 1907, ani w 1923. To jednak nie był jedyny kamieniołom, ani jedyna kolej linowa w pobliżu. Kamieniołom w Świerkach, znany widzom serialu Znaki. W tym kamieniołomie dzieją się najciekawsze sceny, choć sceny akurat ze sztolnią są mocno naciągane, bo tutaj w tej ścianie żadnej sztolni tak naprawdę nie ma. Ale jesteśmy tu dlatego, bo to miejsce jest ciekawe, gdyż urobek z tego kamieniołomu był transportowany na stację Bartnica za pomocą kolei linowej, a w późniejszym okresie również za pomocą taśmociągu, który był po prostu rozłożony przez pola, poprowadzony w kierunku ładowni, która znajdowała się właśnie na stacji w Bartnicy.
To dzieło inżyniera Karla Tadena ze Skorzelca. Wydobycie rozpoczęto tu w roku 1902. Rozbudowę zakładu kontynuowano i w roku 1911 wybudowano nowoczesną, jak na tamte czasy, kolej linową do stacji w Bartnicy o długości blisko 3 km. W obrębie stacji wybudowano młyn kruszącosypowy, czterokomorowy, który pozwalał na bezpośredni załadunek przygotowanego kruszywa do wagonów towarowych. Była to żelbetowa konstrukcja. Maszyny były napędzane silnikami elektrycznymi o łącznej mocy około 270 kW. W szczytowym okresie pracowało tu ponad 100 osób, a wydajność dzienna to maksymalnie około 800 m sześciennych urobku na dobę. Kolej linowa przetrwała wojnę i w Polsce Ludowej eksploatowano ją do wczesnych lat 80. Później rozebrano zarówno zakład przeróbczy, jak i kolej linową. Po wznowieniu pracy kamieniołomu na przełomie wieku XX i XXI transport urobku odbywał się samochodami ciężarowymi. Jednak było to drogie i uciążliwe rozwiązanie. Dlatego w roku 2009 koncern Lafarge wybudował taśmociąg w śladzie dawnej kolei linowej. Tam, gdzie niegdyś stał młyn, zainstalowano urządzenia sypowe, umożliwiające załadunek urobku do wagonów kolejowych. Działalność kamieniołomu ustała w 2013 roku i wtedy też zdemontowano taśmociąg, a sama bocznica stała się nieczynna. Stację zredukowano do roli przystanku osobowego. Widzimy tu zrujnowany, opuszczony dworzec i resztki zabudowań stacyjnych. Dworzec jest podobny do dworców w Głuszycy i Jedlinie Zdroju. Nie jest jednak eksploatowany. Dziś ruch na tej linii jest niewielki. Nie spotkaliśmy żadnego pociągu towarowego. Ruch pasażerski obsługuje samorządowy przewoźnik Koleje Dolnośląskie. Trzeba przyznać, że pociągi poruszają się tu z dość dużą częstotliwością i są dość punktualne. Wzdłuż tej linii znajduje się wciąż jeszcze wiele obiektów, których historię opowiemy w kolejnych odcinkach.